Bendy, chciałbym, abyś był prawdziwy. Wszystkie wielkie wytwórnie odrzuciły naszą pracę, ponieważ były inne, bardziej popularne kreskówki. Nasz kochany Bendy nie zrobił na nikim wrażenia, bo wyglądał jak kopia innych postaci z kreskówek. Jednak nie mogłem przestać go rysować. Stał się częścią mnie. Mój przyjaciel Henry postanowił opuścić ten mało dochodowy biznes. Kontynuowałem projekt. Jednak spotkałem się z miażdżącą falą krytyki od ludzi, którzy uważali mnie za durnego marzyciela. Wszyscy chcieli, bym się poddał. Jednak ja w to marzenie wrzuciłem wszystko, co miałem. Potem przyszedł mi do głowy pomysł. Gdyby Bendy był prawdziwy, nikt by już go nie odrzucił. Żadna kreskówka nie miała przecież bohatera, który byłby prawdziwy i namacalny. Oszalałem. Popadłem w istną obsesję. Musiałem to zrobić za wszelką cenę. Bendy w końcu stanie się prawdziwy. Ha 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 ha